Bojkot igrzysk w Pekinie. Jest oficjalna decyzja USA. Biały Dom ogłosił dyplomatyczny bojkot zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Przedstawiciele administracji Joe Bidena nie wezmą udziału w żadnych wydarzeniach związanych z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie w lutym 2022 roku ze względu na mające miejsce w Xinjiangu ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości, oznajmiła w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Chiny zapowiadają środki odwetowe. Żaden przedstawiciel administracji nie weźmie udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie i w igrzyskach paraolimpijskich w 2022 roku, mając na uwadze trwające ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiangu oraz inne naruszenia praw człowieka, powiedziała Psaki. Pełne wsparcie dla sportowców. Dyplomatyczny bojkot olimpiady oznacza, że na igrzyska nie udadzą się przedstawiciele amerykańskiego rządu. Pojawią się tam jednak zawodnicy z USA, wyjaśnia stacja CNN, która już przed kilkoma godzinami informowała o takiej możliwości. Potwierdziła to rzeczniczka Białego Domu, która zapewniła, że sportowcy będą mieli pełne wsparcie USA. Oficjalna lub dyplomatyczna reprezentacja podczas tych igrzysk oznaczałaby, że traktujemy je jako business as usual, w obliczu rażących naruszeń praw człowieka i zbrodni CHRL w Xinjiangu i po prostu nie możemy tego zrobić. Prezydent Biden powiedział prezydentowi Xi, że bronienie praw człowieka jest w DNA Amerykanów, dodała. Chiny zapowiadają odwet, jeżeli ze strony Stanów Zjednoczonych dojdzie do bojkotu dyplomatycznego olimpiady w Pekinie. Chiny podejmą środki odwetowe, zapowiedział w poniedziałek rzecznik chińskiego MSZ Hao Lijian, cytowany przez agencję ODO. Zapytana o zapowiedź kontrsankcji ze strony Chin, Psaki stwierdziła, że w ocenie administracji współpraca w sprawie problemów ponadnarodowych z CHRL nie jest przysługą wyświadczaną USA przez Chiny. Psaki przekazała, że Pekin został uprzednio poinformowany o decyzji Waszyngtonu. Inne państwa rozważają podobne kroki. Bojkot dyplomatyczny zimowej olimpiady rozważają także rządy Wielkiej Brytanii i Kanady. Władze Australii już wcześniej informowały o niewysyłaniu do Pekinu swoich przedstawicieli, ale ośmielone przykładem USA mogą się zdecydować na oficjalny bojkot, pisze w poniedziałek australijski dziennik TAG. Decyzja ma związek z systematycznym prześladowaniem Ujgurów i innych muzułmańskich mniejszości etnicznych w regionie Xinjiang w zachodnich Chinach, w tym m.in. z masowym zamykaniem ludności w obozach reedukacyjnych i polityką mającą zmniejszyć dzietność ujgurskich kobiet. Według USA praktyki te stanowią ludobójstwo. Jak dotąd jedynym światowym przywódcą, który potwierdził swoje osobiste uczestnictwo w igrzyskach w Pekinie, jest prezydent Rosji Władimir Putin, przypomina australijska gazeta.